Skomentuj czas swojego ulubionego memma. Nie jestem poetą, nie mam celów życiowych, ale jestem tu po to, by każdy miał miły dzień. Na początku jesteś młody i energiczny, a później siedzisz na skraju łóżka w ten sposób. Tak wyglądał ban w latach 90. Wnusiu, odgrzać ci pierogi wieczorem. Nie wiem, babciu, co to za kropki i nawias. Nie mam nastroju, trochę mi smutno, czyli zdecydowanie trzeba odgrzać pierogi. Nie mogę uwierzyć, że już czas na drugie śniadanie, pamiętasz? Śniadanie, które je się krótko po pierwszym śniadaniu, pamiętasz? A próbował pan odłaskawić i ułaskawić ponownie? Na pewno myśli o innej. Dlaczego Batman to jedno słowo, a Iron Man to dwa, a Spider-Man pisze się z kreską? Czasami tak mam, że jestem sobie wesoły i nagle bum, nachodzą mnie jakieś niepokojące myśli typu, czy wyłączyłem żelazko, którego nigdy nie włączałem. Miłość na całe życie, życie aż mnie zabolało, Kołtes też masz literówkę w nazwisku, a jakoś nikt się nie przypiedała. Kiedy na przeglądzie próbujesz unikać kontaktu wzrokowego z diagnostą, ale ten co chwilę spogląda na ciebie przez dziurę w podłodze. Opisz siebie, to nogi, nie podbródek. Mama zostawiająca małą mnie z babcią, tylko żadnych słodyczy, babcia dobrze, też babcia. Bycie dorosłym to po prostu zaakceptowanie faktu, że zmęczenie jest teraz tylko częścią twojego życia. Poczta Polska, dlaczego zawsze zachowujecie się, jakbyście byli lepsi ode mnie? Impost, gołębie pocztowe, wyrzucenie listu na wiatr w nadziei, że trafi do adresata. Jeśli coś ci spadnie, ja posprzątam, jestem tu, być pomagać, pozwól mi sobie pomóc. Kiedy bójka jest nieunikniona, musisz uderzyć pierwszy. A skąd wiadomo, kiedy bójka jest nieunikniona? To bardzo proste. Jeśli uderzysz pierwszy, bójka jest nieunikniona. Osoby, które wychodzą z imprezy, bez pożegnania oszczędzają do 2 dni w ciągu roku. Mistrzu, ta jutrzejsza robota bardzo pilna? Bo mnie trochę zwaliło z nóg, gorączka, dreszcze, omdlenia, wymioty, to normalna reakcja na robotę, mam tak co rano. W zimie każdy z nas jest trochę borsukiem. Zimą borsuki zazwyczaj śpią i czasem wychodzą z nory, żeby się napić. Nudzi mi się, więc wrzuciłem test ciążowy do śmietnika w robocie, żeby wywołać jakąś dramę. Cholera, chyba odkryłem sposób na szczęście. Szczęście to brak wstydu z powodu przeszłości, stresów teraźniejszości i strachu o przyszłość. Witamy na szkoleniu, jak zarobić milion. Ile was tu jest? 1000. Po ile były bilety? Po 1000. Dziękuję, koniec szkolenia. Tak nauczyciele oceniają twoją fryzurę, pilny uczeń, słaby uczeń. Zawsze tak robię, kiedy wyprowadzam się z hotelu. Kiedy w wolny dzień przejeżdżasz koło swojej pracy. A jak ja tu się wziąłem? Kipsy mojego dzieciństwa. Ziomek, masz 200 zł do soboty? Mam, nie martw się tak o mnie. Ja próbujący pomagać ludziom najlepiej, jak potrafię. Oto jak naprawdę wygląda panna młoda w noc poślubną. Tato, dlaczego tak dużo palisz? To przez twoją matkę, wykańcza mnie psychicznie, ale ona odeszła, ale boję się, że wróci. To poszło już za daleko, kebab kraftowy. Kiedy pytam kota, jak wygląda sytuacja z jego kuwetą, schludnie choć nasrane. 90% moich randomowych rozmyślań przygotowuje mnie na ten scenariusz. Kupiłem mieszkanie i namalowałem na listwie marzenie z dzieciństwa. Kiedy zmieniłaś pościel na świeżą? Co zrobisz jako osoba wierząca, znajdując portfel pełen pieniędzy? Podziękuję Bogu. Dobra, będę mądrzejsza i po prostu to przemilczę. Z jaką miną to przemilczałam? Kiedy dostajesz od niego kwiaty bez żadnej okazji? Dziękuję bardzo, a teraz mów, co przeskrobałeś. Po ostatnim wietrze. Czy myślisz czasem, jakby wyglądało nasze życie, gdybyśmy się nigdy nie spotkali? Tak, każdego dnia. Cześć, jak masz na imię? Skąd jesteś? Ile masz lat? Masz męża? A dzieci? Jakiej muzyki słuchasz? Cześć, jeszcze się nie znamy, a już mnie wkuwiasz.
Lekarz z reklamy, kiedy zobaczy, że czyszczę uszy patyczkiem. Obudzę cię o 3 w nocy, poprzewracam kubki i podrę zasłony, pokażę, jak bardzo cię lubię, wbijając pazury w twoje ciało, nie zjem tego, co mi dasz, i będę narzekał, zamorduję małe zwierzątka i przyniosę ci świeże zwłoki, kociaczek słodziaczek. W razie gdyby ktoś nie widział aktualnej prognozy pogody. Tylko 30 lat kredytu i to może być twoje. Kiedy o kimś pomyślisz i w tej samej chwili ta osoba do ciebie napisze. Dziękuję za ujowo wykonaną robotę, dziękuję za ujową wypłatę. Negocjacje z babcią takie są: babcia, masz tu stówkę, ale babciu, babcia, cicho, bierz i masz tu jeszcze pierogi, babciu, nie trzeba, babcia, cicho, i pół świni, zaraz, jak to pół świni, babcia, masz rację, weź całą, zamrozisz sobie, jak za zimna, to podmuchaj. Kiedy właściciel mieszkania ma przyjść na inspekcję? Wybacz, było mi zimno. Kiedy lubisz deszcz? Sebastian nie cieszył się zbyt długo nowym samochodem. Jeśli dinozaury wymarły, to co tu robią te małe diplodoki? Moja 2-letnia córka narysowała kredą poduszkę na betonie i poszła spać. Kiedy Halina zdoła prawo jazdy? Widzisz, Tadziu, małżeństwo jest jak kredyt. Najpierw go zaciągasz, a później żałujesz. Kredyt da się spłacić. Wstawaj, jest fajna impreza na mieście. Wstawaj, twoja rodzina wylatuje bez ciebie na wakacje. Wstawaj, to ostatni tydzień drwala w maku. A cóż to się stało, Halinko? Nie myśl, że jak masz jakiś tytuł naukowy, to jesteś mądry. Znam mnóstwo ludzi z prawem jazdy, którzy za uj nie umieją jeździć. Piotr, podaj mnie śrubokręt gwiazdkowy, nie kurła wielkanocny. Kiedy ktoś mnie pyta, ile dokładnie wydaje pieniędzy miesięcznie, kiedy widzę kolejną rzecz na promocji. Ludzie zajmują się swoimi dziećmi przez 18 lat, niedźwiedzie opiekują się młodymi, póki nie będą potrafiły same zdobyć pokarmu, taki. Umiesz cokolwiek szybko robić, tak szybko się męczę. Gdzie tu się można dobrze zabawić? Jak u nas, to Dąbrowa Górnicza, jak dalej, to Wiedeń. Sprzedam klapki pachnące, możem tylko poważne oferty. Kiedy ktoś mi mówi, że nie mam serca, mam i używam zgodnie z naturą do pompowania krwi. Wiem, że czerwona kropka nie jest prawdziwa, gonię ją tylko dlatego, żebyś się cieszył. Ja wchodzę do działu księgowości, żeby podrzucić jakieś papiery, cała księgowość. Gdy pacjent w wieku od 18 do 23 lata zacznie mówić do ciebie na pan. Przecież nie mogę być piękna, inteligentna i miła jednocześnie. Daj znać w komentarzu, czy dotrwałeś do końca.